przejrzystości prawa podatkowego. Przedsiębiorca czy podatnik nie może być traktowany jako przestępca. Trzeba kto ma najgorzej? Małe i średnie firmy, nie duże. Trzecia rzecz, jestem za liniowym VAT-em, żeby nie było przekrętów na VAT-ie. Mogę skoczyć? Nie wiem, czy Ryszardzie wiesz, że kawa z mlekiem ma inny VAT niż mleko z kawą. To prawda. I kawa podana na filiżance ma inny VAT niż kawa podana w kubku tekturowym. Sok z cytryny z grejpfrutem ma inny niż sok z pomarańczy. No bo to są zupełnie dwa inne soki. Ja tylko pokazuję, że jest ilość absurdów. Proszę Państwa, a są takie przypadki, o których nie wiemy. Firmy na tym olbrzymie pieniądze zarabiają, że ktoś nagle z 23 wpada na 8, prawda? To wykorzystuje. Ja proponuję liniowy VAT z programem wsparcia dla osób najbiedniejszych. I ostatnia rzecz, w Polsce pomoc społeczna jest nieskuteczna, bo wolałbym zamiast ulg podatkowych na dzieci, becikowych, skupić tą pomoc społeczną dla 15-20% najbiedniejszych i dać im rękę. Czasami też trzeba im dać pieniądze, żeby mogli żyć. I zgodzi się ze mną, że pomoc społeczna w Polsce jest patchworkiem. Nikt nie zaplanował całego tego systemu. Skończę. Publiczność domagała się, żeby mówił Bugaj dłużej, a Petru dostał prawa. Część publiczności.